OK, to jest ostatnie wideo z serii auta zdalnie sterowane. Chciałem Wam pokazać mój ostatni model z tej serii w wersji Nitro. To jest oczywiście Tamiya w skali 1 do 10 z body shellem, czyli z karoserią od Nissana Skyline'a. Została karoseria troszkę zmodyfikowana. Zaraz Wam pokażę jak. Jest spoiler dodany, zwrot powietrza, jest rura wydechowa dodana, że go podniosę. Zobaczcie, o, lusterka, spoiler. Są wymienione koła na takie ładne, żeby pasowały do tego. Wcześniej były do tego body. Wcześniej były takie, to są oryginalne kółka. Oczywiście do tej Tamii można założyć każdego jednego body shella. Wcześniej zdaje się tutaj było Subaru Impreza WRC. Jeśli chodzi o przeróbki, to ze starego sterowania na kryształy jeszcze. Przerobiłem to na po prostu 2.4G z FlySky, o coś takiego. Transmitter, nadajniki, odbiornik, transmitter i receiver, to samo 2.4G. W bardzo zmniejszonej, takiej mikroskopijnej, że tak powiem, wielkości. Co jeszcze dodałem do tego body? Aha, to jeszcze zajrzyjmy szybko pod maskę. Już mam ściągnięte zaczepy. Pokażę Wam włącznik. Jest zrobiony tutaj, gdzie się otwiera, gdzie powinna się otwierać klapa. Spod spodu wygląda to tak. Tutaj są dodane LEDy. Pod wlot powietrza również. Tu jest cały mechanizm. Przeze mnie to zostało zaprojektowane, zrobione. Zdaje się, że na jakimś tranzystorze albo układzie 555. Już teraz nie pamiętam. Działa to w ten sposób, że tam jest włącznik czasowy. Jeśli przyciskam tam ten włącznik, teraz go przycisnę, patrzcie. O! Świecą światła i mruga. We wlocie powietrza mrugają diody, z tyłu również świecą diody i one będą świecić przez parę dziesiąt sekund, po czym same zgasną. Baterie już mogą być trochę słabe, tam są dwie takie małe pilotowe baterie. Już nie pamiętam ile mają volt, 12 V, że one powinny trochę potrzymać. O, ci już gaszną, znowu światła zgasły, tu jeszcze trochę mruga, z tyłu jeszcze świecą, ale czerwone zawsze świecą trochę dłużej niż białe. No i to jest cała karoseria, a to jest ta Tamika, to jest cała podstawa, silnik również Tamiya, polony na starter pociągany, taki pull start. No, napęd oczywiście na 4 koła, zaraz tu jest włącznik, włączymy go, proszę bardzo, włączymy, tu jest całe sterowanie, o, pod tą klapką, włączymy go. Jak widzicie, już to działa. Chodzi serwomechanizm od gazu i od hamulca. Jak w drugą stronę pociągam, to jest hamulec. Chodzą kółka. Tak. No i to wszystko w sumie. Aha. Tutaj pod tą klapką, zaraz zatrzymam wideo i postaram się ją rozkręcić, są baterie, jest unit z bateriami, 4 baterie AA i sterowanie, nie? 2,4 GHz, receiver, odbiornik, żeby go wystartować potrzebny jest taki glow plug. No i tak jak mówię, to jest ostatnie nagranie z tej serii, sprzedaję ten model, będzie wystawiony w tej chwili na eBay. I tyle, i kończę swoją przygodę z modelami zdalnie sterowanymi, przynajmniej na jakiś czas. Ok, słuchajcie, to jeszcze tylko parę słów. Już tutaj rozkręciłem tą klapkę, jak widzicie. O, tutaj jest taki unit z bateriami. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, trochę to się nie dzieje i często, gęsto, się tam jest w środku na odbiornik 2.4G. Często zdarza się, że po prostu nie ma styku tutaj na tych bateriach i dobrze by było wymyślić, zakupić jakieś litowo-jonowe baterie, tak, jedną baterię w całościową, żeby tu pasowała i nawet wypuścić gdzieś kabelek, żeby była ładowalna bez rozkręcania tej klapki, nie? No
I to tyle. Do tego idzie jeszcze multifunkcyjna taka ładowarka. Widzicie, ona potrafi ładować i tego glow pluga. O. I ma jeszcze takie dwa dodatkowe złącza. I tutaj jest napisane, jakie wartości ma. 11,2 V, 5,6 i 1,4. Także praktycznie jest do wszystkich rodzajów baterii w takich zdalnie sterowanych samochodzikach. Zaraz wezmę go na zewnątrz i tam też dogram kawałek, jak to wygląda, jak on jeździ. Jeszcze Wam pokażę i tylko dwa słowa powiem na temat, jak go będę zapalał, bo tam może być głośno, nie będzie słychać. Tu jest taki pokrętak, ten środkowy, i on jest do tego, żeby ustalić sobie wartość gazu na daną. Jak nim pokręcę, no tam nie będzie w tej chwili widać, czy może widać, jak się rusza tutaj. O, teraz. Widzicie? To w tym miejscu rusza się, jak pokręcam tym pokrętakiem. To rusza się przepustnica i tam można właśnie sobie, tym można podkręcić przed zapaleniem, nie? Dodać mu troszeczkę więcej gazu. No i wtedy łatwiej zapala, wtedy szybko się skręca i już jedzie. Oczywiście z założonym glow plugiem, nie? Później można go ściągnąć, jak się silnik podgrzeje. Ok. To chyba by było wszystko. Idziemy zaraz na zewnątrz. Ok, to teraz tylko szybciutko pokażę, jak ten silnik zastartować. Tu jest glow plug naładowany. Silnik jest zimny. Chcę pokazać, ile tu jest, 10 stopni. Silnik ma 16, ponieważ dopiero co wyszedłem z domu, więc ochładza się. Załączamy go. Odbiornik, nadajnik. Wszystko działa. Tak jak mówiłem, podreguluję sobie teraz troszeczkę przepustnicę, żeby była bardziej otwarta, prawda? To będzie można tutaj zobaczyć. Mam nadzieję, że będzie to widać w tym miejscu. O, jak pokręcam tym pokrętłem, zobaczcie, widzicie, zamyka się przepustnica i otwiera. No, także zostawiam ją trochę bardziej otwartą, tak żeby mogła lepiej złapać powietrze. Podpompuję oczywiście, tu jest pompka, już słyszę, idzie paliwko. Zakładam glow pluga, parę sekund, on zaczyna grzać. Może kwestia regulacji, tu jest również, prawda, iglica. Być może kwestia regulacji, bo widzicie, troszeczkę gaśnie, ale tak jak mówię, silnik był zimny, dawno nieodpalany, wszystko działa. Najprawdopodobniej trzeba będzie mu zmniejszyć troszeczkę skład mieszanki, bo widzę, że dosyć się tutaj wylewa smaru, oleju, znaczy się, i chodzi. Jeszcze postanowiłem dobrać parę słów, parę minut do tego filmu odnośnie regulacji składu mieszanki. Paliwo, powietrze, tu jest tylko jedna śruba do tej regulacji, nie ma żadnych innych, no jest, przepraszam bardzo, tutaj jest jeszcze jedna, ale to nie jest do regulacji, bo w tym miejscu. Sorry, o tu. Ale to jest do po prostu regulacji kąta przepustnicy. Także mamy tylko jedną śrubę, jak ja ją reguluję, to ustawiam po prostu, wyobraźcie sobie, że to jest podział na godzinę, nie?
Wyobraźcie sobie coś takiego, że to jest tarcza godzinowa i każda regulacja powinna odbywać się o godziny. Czyli taki kąt, godzinka, godzinka, godzinka i mamy godzinę trzecią. Nie? Teraz to wrócę i obracać się o godzinę, rundka, sprawdzić jak to chodzi. Nie da się powiedzieć, ile to ma być ustawione, to po prostu ma być, ustawia się to organoleptycznie. No. No i trzeba to zawsze na słuch i na to, jaką dynamikę ma auto podczas jazdy i tak to wygląda. No i dobra, ostatnim razem, wczoraj znaczy się, nagrywałem, to rozładowała się całkiem po prostu bateria do podgrzewania świecy i nie byłem w stanie nic zrobić. Już odpalam. Ok. Działa. Jeszcze raz sprawdzamy. Silnik absolutnie zimny, 11 stopni. Był w garażu. A, trzeba podpompować, bo widzę, że paliwo kompletnie uciekło. Idzie, idzie. Dobra. Sprawdzę tylko jeszcze, jak jest z przepustnicą. Słyszę, że tam coś cyka paliwo. Widzicie, troszeczkę przekręciłem za bardzo i już mi silnik zgasł. Jeszcze jedna rzecz, bo teraz zauważycie, że już zacząłem kręcić, prawda? Każdych regulacji dokonuje się na ciepłym silniku. Także ja zrobię nim parę rundek, podreguluję i dopiero wtedy będzie ok. Silnik gaszę, zatykając mu po prostu filtr powietrza. I to jest wszystko. W dalszym ciągu nie jest jakoś bardzo nagrzany, ale ja nie miałem gdzie tutaj pojeździć za bardzo. Jak widzicie, mam małe podwórko, 63 stopnie, czasami 80 wpadało, tam różnie było. Ogólnie jeszcze nie jest dobrze nagrzany do regulacji. Powiem to, chociaż nie powinienem, bo każdy silnik jest inny. No jakiś start trzeba mieć, więc odkręcam tą śrubę u siebie. A tak mówię, to jest u mnie. O dwa obroty i później ją po prostu dokręcam, zmniejszając jej skład mieszanki o te godzinki właśnie, co tłumaczyłem. To jest wszystko.